Żeby zbadać monotoniczność ciągu AN z podpunktu C, postąpimy tak samo jak w podpunktach poprzednich, czyli zaczniemy od zbadania znaku różnicy AN plus 1 minus AN. To się równa, na początku maksymalnie upraszczamy to wyrażenie, piszemy wzór na AN plus 1, podstawiając w tym wzorze pod NAN plus 1, mamy minus 3 razy N plus 1 plus 5, podzielić na i w mianowniku n plus 1 i jeszcze plus 1. Dalej minus a n, czyli po prostu minus to wyrażenie, dwa minusy dają plus, czyli tu będziemy mieli plus 3n plus 5 podzielić na n plus 1. To się równa, upraszczamy maksymalnie ten ułamek, 3n w liczniku będzie 3n plus 3 plus 5, czyli 3n plus 8, jeszcze z tym minusem, minus możemy wciągnąć do licznika, to będzie minus 3n minus 8, a w mianowniku będziemy mieli n plus 2, plus i ten drugi ułamek to będzie 3n plus 5 podzielić na n plus 1. Musimy teraz, żeby dodać te dwa ułamki do siebie, to musimy je sprowadzić do wspólnego mianownika, czyli ten ułamek mnożymy w liczniku i w mianowniku przez n plus 1, a ten mnożymy w liczniku i w mianowniku przez n plus 2. W wyniku tego, w pierwszym ułamku w liczniku otrzymamy, na początku przepiszę ten licznik, minus 3n minus 8 razy ten mianownik, czyli razy n plus 1, podzielić na wspólny mianownik, czyli n plus 2 razy n plus 1. No i dalej będzie plus, drugi ułamek również sprowadzamy do wspólnego mianownika. W liczniku będzie to, co było, 3n plus 5, pomnożone jeszcze przez mianownik ułamka pierwszego, czyli przez n plus 2, podzielić i mianownik będzie ten sam, czyli n plus 1 razy n plus 2. To się równa. Teraz wymnożymy od razu te nawiasy i wszystko zapiszemy na jednej kresce ułamkowej, ponieważ mamy wspólny mianownik, czyli piszemy, że nasza różnica jest równa. Tutaj wymnażamy minus 3n razy n, to będzie minus 3n kwadrat, dalej będzie minus 3n, minus 8 razy n to będzie minus 8nów, minus 8 razy 1 to będzie minus 8. No i dalej mamy plus, 3n razy n to jest 3n kwadrat, dalej będzie 3n razy 2 to będzie plus 6nów, jeszcze plus 5n i plus 5 razy 2, czyli plus 10. I to wszystko możemy podzielić przez wspólny mianownik postaci n plus 1 razy n plus 2. To się równa. Upraszczamy teraz maksymalnie licznik. Tu się dużo rzeczy poredukuje. Minus 3n kwadrat z plus 3n kwadrat. Co jeszcze? Minus 3n minus 8n to jest minus 11nów. Plus 11nów to też się całe n nam szczęśliwie tutaj odejmą. I jeszcze zostanie plus 10 minus 8, czyli w liczniku zostaje po prostu 2. No a mianownik jest równy, tak jak napisaliśmy, n plus 1 razy n plus 2. Bardziej tego wyrażenia już się nie da tutaj uprościć, więc możemy przystąpić spokojnie do badania monotoniczności. No i piszemy nasz pierwszy punkt. Ciąg AN jest rosnący. Wtedy i tylko wtedy, gdy to wyrażenie, czyli ta różnica AN plus 1 minus AN, czyli 2 przez n plus 1 razy n plus 2, gdy to wyrażenie jest większe od zera. Musimy zatem teraz rozwiązać taką nierówność. Dwójka, czyli liczba dodatnia podzielona tylko przez liczbę dodatnią, będzie większa od zera, czyli możemy napisać, że ta nierówność jest równoważna nierówności po prostu mianownik, czyli n plus 1 razy n plus 2 większe od zera. Mamy klasyczną nierówność kwadratową do rozwiązania, czyli z postaci iloczynowej łatwo wyznaczamy miejsca zerowe tej funkcji kwadratowej. Pierwsze miejsce zerowe to n1 równe minus 1 i z tego nawiasu wynika, że drugie miejsce zerowe to n2 równe minus 2. Możemy teraz naszkicować wykres tej paraboli, czyli rysujemy sobie oś x-ów, w zasadzie oś n-ów i zaznaczamy te dwa miejsca zerowe, minus 2 oraz minus 1. Rysujemy parabolę, która będzie miała ramiona do góry, ponieważ po wymnożeniu współczynnik przy n kwadrat jest dodatni, jest równy 1, czyli parabola będzie wyglądała
mniej więcej tak. No i odczytujemy, gdzie jest większe od zera. Wykres powyżej osi n-ów jest tutaj, czyli w tym miejscu i w tym miejscu, czyli w przedziale od minus 2 do minus nieskończoności i od minus 1 do plus nieskończoności. Możemy zatem zapisać, że rozwiązaniem tej nierówności jest zbiór n-ów należących do przedziału od minus nieskończoności do minus 2 otwarty plus jeszcze od minus 1 do plus nieskończoności otwarty. I pamiętamy jednocześnie, że n to są liczby naturalne, czyli możemy napisać i n należy do zbioru liczb naturalnych, w związku z czym suma, znaczy część wspólna takich dwóch zbiorów, tego zbioru i zbioru liczb naturalnych, to będzie również zbiór liczb naturalnych, ponieważ widzimy, że w tym przedziale od minus 1 do plus nieskończoności siedzą wszystkie liczby naturalne. Czyli możemy napisać, że część wspólna tych dwóch zbiorów to zbiór liczb naturalnych, czyli n należy do n, albo po prostu n należy do zbioru 1, 2, 3, 4, 5 i tak dalej. Czyli dla wszystkich n-ów na ściąg jest rosnący, czyli jest monotoniczny. Nigdzie nie jest malejący, nigdzie jest stały, nigdzie nie jest stały, wszędzie jest rosnący.